Ho, siemanko moje potępione dusze. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Deathmarka drugiego, Spirit Hunter Deathmark 2. Kontynuujemy naszą przygodę z zeszłego tygodnia. Mamy dobry streak, dobrze się nagrywa, więc dla was minął tydzień. Dla mnie, jak zwykle kilka minut, jak robię sobie takie sesje nagraniowe. Właściwie sesje gamingowe, bo nagrywanie... Coś mi tu piknęło, nieważne. Nagrywanie jest dodatkiem do mojego grania po prostu. Przełączamy się. I uwaga, idziemy do korytarza. I co się tutaj stanie? Okej, nic się nie stało. Ale... Ja w ogóle... To jest nowe miejsce akcji. Więc musimy... O. A tak. Poczekajcie, zamknę balkon. Czy już nie muszę? Nie, muszę jednak, bo irytuje mnie ten dźwięk. Zaraz wracam. Dobra, niestety nie mogę zamknąć balkonu, bo się kot usadowił przed i... No i po prostu, no żal ją przesuwać. Wytrzymamy. To znaczy głównie ja wytrzymam, bo wy to tego jakoś tak bardzo też nie będziecie słyszeć. Jedziemy. Cześć. Lalko żeńska. Tak jak mówiłem. A. Niech ci będzie. Plabi. Place. Bell. Rings. My. Mamy zagrać na twoich dzwoneczkach? Chuj tam. Spróbujmy. Mam wrażenie, że... Chociaż nie, niekoniecznie to będzie coś ważnego, bo tak to by było na... Właśnie. Bo tak to by było na żółto chyba. Nie? I był ten dźwięk taki typowy, gdzie przekazują nam coś ważnego. A może to będzie ważne w przeszłości. Please, where the bell rings? The place where the bell rings. To już jest ważne. Widzicie, jest żółte. Przejdziemy sobie do końca. O. Już. Dobra, mamy ząbek. Nie. Na razie idziemy, bo otworzyły nam się dwie lokacje. To co? Góra czy dół? The place when the bell rings. Czyli... Okej, czyli lalka kazała nam iść do wieży zegarowej, ale to my sobie pójdziemy do Country Yarda. Znowu. O, jaki ładny... To jest Shinigami chyba, duch ochronny. Chodź, Josh, zobaczmy co tu mamy. Guardian Fox, no. Okej, kolejny ząb. No niezłą mamy tutaj. Myślałem, że mam trakowanie twarzy włączone na kamerze. Mamy ząbek. Lubimy ząbki. Ile ich mamy?
Mamy trzy ząbki, dobra. To teraz biegniemy. Idziemy do Clock Tower. Wygląda creepy. To co, już nie żyją, czy za chwilę umrą? Może nie powinienem się opierdalać? Idziemy na ratunek, a jak nie, to mam nadzieję chociaż, że w spektakularny sposób zostałyście zamordowane. W sumie jak się gra w tą grę, to też po to, nie? Ja bym chciał wszystkich ocalić, ale jak już się nie da, to niech przy... Wow! What the hell? Mam strasznie głupią minę, jak się zastanawiam. Dobra, to chyba nie ma większego znaczenia, no. No i teraz jakąś oczekuję na jakąś historyjkę tego, co się tu odjebało. Czy wszyscy muszą tu siorbać po prostu? Zapiszemy sobie. Bardzo dobrze. Dobra,
Dobra, jedziemy po kolei. Shinji. Shinji, Shinji, Shinji. Cholera, kurwa, kto to był? Shinji. Wiecie co, bo będzie mnie to teraz męczyło. Dajcie mi chwilę, sprawdzę, kim był Shinji. Okej, okay, dobra, już sobie sprawdziłem. To była ta laska, którą w składziku, co była morda na ścianie. I żeśmy ją dotknęli i ona się pojawiła. Właściwie to mamy... W basenie to był drugi duch, którego tak po prostu którego wyjebaliśmy ze szkoły. No nie powiem tego. Teraz spędzimy cały odcinek, ja będę gramy dalej. Nie jesteście tutaj po to, żeby słuchać moje próby mówienia, ale mnie to będzie teraz męczyło. Gramy. Okej, okay. Czyli podobnie tak jak Sho zginął, wobec którego nie przeprowadziliśmy egzorcyzmów. Trzeba kombinować, jak się czegoś nie potrafi, pamiętajcie o tym. Jak na przykład wypowiedzieć tego słowa, które mnie teraz będzie męczyło przez najbliższe kurwa 2 tygodnie, a już o tym zapomnę. Okej, okay. Czyli zadzwonił do nich Departured, odchodzący, i powiedział, że mają przyjść do wieży zegarowej, gdzie generalnie zostały rozebrane. Modus operandi mają niezły. Wyegzorcyzmowaliśmy. Kurwa, udało się. Wyegzorcyzmowaliśmy. Już mnie przestanie męczyć. Ale strasznie dziwne słowo. Wyegzorcyzmowaliśmy. Nie wiem, czy jest poprawne nawet. Tak, właśnie to powiedzieliśmy. My to mamy pecha, nie? Wszystkie duchy próbują się albo nas zabić, albo chcą się z nami ożenić. Ale muzyka piękna.
Nadal mam wrażenie, że to bardzo nieodpowiednia muzyka w tym momencie, ale jest przynajmniej spoko. To jest taka podnosząca na duchu, że one się nie boją, że będą walczyć razem z nami, czy coś takiego. Tego nie widzieliśmy wcześniej. O, czyli to była jakaś scena, której nie widzieliśmy, albo ja jej nie pamiętam. Bo to są wspomnienia. I teraz powinno być the end. Dobra, skończyło się patetyczne pierdolenie, wracamy do rzeczywistości. Okej, spróbujmy. Kolejna fajna muzyczka. Dobra. I mamy AB. Jestem, czy to ma jakieś znaczenie. Kurwa, powiem im w twarz, że one są departured. Kurwa, czy ja się zapisałem wcześniej? Nie pamiętam, ale chyba tak. Ty, będzie zabawne. Nie, myślałem, że będzie coś fajniejszego. Myślałem, że będzie coś fajniejszego. No trudno. Sejwujemy. Coś możemy jeszcze z kimś pogadać? Dobra, idziemy.
Chociaż tak serio to uważam, że dyrektor jest departured z tej listy. Wcale nie ta laska. Czyli generalnie powiedziałeś dwóm wariatkom o wszystkim. Zajebiście. To się nazywa mieć. Ups. O kurwa. Czekaj, 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 kurwa. Że ta druga ma jakąś klątwę, to widać po jej mordzie. A ty co? Jako... Nie, mnie tak klątwa interesuje, dajesz. Właśnie też mnie to kurwa dziwiło wcześniej. Aha, czyli tylko my to widzimy. Dobra, po kolei. Okej, czyli z nimi jest coś nie tak. Dobra, czyli pewnie będziemy musieli je uratować. Na razie wiem jeszcze mniej niż wiedziałem, ale mam swoje podejrzenia. Nie będę się na razie nimi dzielił. W końcu jesteśmy Spirit Doktorem, to widzimy wszystko, co jest związane ze Spirit. Dobra. O, to 4 miesiące temu było. Ciekawy jestem, czy Spirit Hunter NG działo się w tych 4 miesiącach, czy to było po wydarzeniach. Ja nie pamiętam, jaki jest timeline tego.
Właśnie. No, też o tym pomyślałem, ale... Nie, nie, myślę, że nie. Nie, to by było za proste. Chociaż... To znaczy, wiecie czemu to by było za proste? Nie dlatego, że to jest głupi pomysł, tylko dlatego, że wykorzystali to w jedynce. To tyle powiem. Jeżeli interesuje was, o co chodzi dokładnie, to obejrzyjcie sobie. Jest playlista w opisie Spirit Hunter Deathmark. Zobaczycie sobie pierwszą część, w której właśnie ten pomysł został wykorzystany. I myślę, że nikt przy zdrowych zmysłach nie zrobiłby tego samego plot twistu w dwóch grach z tej samej serii. Ale może się zaskoczę. W każdym razie wydaje mi się, że lalka nie jest Departured, bo z jakiegoś powodu ta lalka nam pomaga cały czas. Więc może to jest duch naszej siostry? Jeżeli chcecie wiedzieć, o co chodzi z siostrą, również obejrzyjcie Deathmarka pierwszego. Evil Darkness. I znowu kawę żłopiemy. Mamy piękny oldschoolowy komputerek. Okej. Okay. O, tu lepiej widać jej tatuaż. Nie wygląda jak ten klątwa śmierci Deathmark, ale faktycznie dziwne. No, nikt nie spodziewał się, tak jak nikt nie spodziewał się hiszpańskiej inkwizycji. Nie, no byśmy wierzyli, no właśnie. No to teraz fajnie by było, jakby nam pomogły, bo w sumie o ich życie też będziemy walczyć. Good night.
Wyglądało jakby worek ziemniaków się spierdolił z półki. Z półki. Powinienem mówić wyraźnie. Głównie dlatego, że jak potem generuję transkrypt z tego, to mam głupie błędy, których mi się nie chce poprawiać. To jest moja motywacja, żeby mówić wyraźnie. Nie, żebyście dobrze mnie rozumieli, tylko po to, żeby automat, który robi mi transkrypcję, nie popełniał błędów. Priorytety, priorytety, priorytety i wszystkie inne wymowy. Priorities. Tak po angielsku, nie wiem jak jest w innych językach. Coś tam się przyśni? Zakończyliśmy chapter 4. I jak się zapewne domyślacie, w tym oto momencie zakończymy sobie nasz dzisiejszy odcinek, ponieważ za chwilę zacznie się kolejny rozdział, kolejny duch do pokonania i kolejna zagadka do rozwiązania i zobaczymy, ile osób tym razem zabijemy i przy okazji zobaczymy, kto będzie naszym pomocnikiem. Czy to będą nasze dwie koleżanki, czy może ktoś ze starych druhów się pojawi, bo został nam jeszcze bezdomny, babka, która była naukowcem. Ktoś tam jeszcze, ale nie pamiętam kto. Nie wiem. Zobaczymy za chwilę. Dzięki wielkie za oglądanie. Już mówiłem, że macie playlisty w opisie, jeżeli chcecie sobie obejrzeć wcześniejsze gry, w które grałem z tej serii. Są zajebiste, więc bardzo polecam. Zostawcie suba, dzwoneczek, lajka, dołączcie jako patroni do kanału, kliknijcie podziękowanie pod tym filmem, udostępnijcie to wszystko i do zobaczenia za tydzień, gdzie będziemy rozpoczynać nową sprawę i jestem bardzo podekscytowany tym wszystkim, ponieważ uwielbiam tą grę i byłem mega smutny, że nie mogłem sobie pograć. Bo to, że nie mogłem dla was nagrać, to była konsekwencja tego, że nawet w tą grę pograć nie mogłem, bo się tutaj wszystko generalnie wysypywało. No ale wygląda na to, że update BIOS-u, o którym mówiłem, nie wiem czy w tym odcinku, czy w poprzednim odcinku, pomógł i jest znacznie lepiej i jest super. Do zobaczenia za tydzień. Na razie. Cześć, kochane potępione dusze. Cześć. Boże, ale żenujący jestem.